Grzegorz Braun, reżyser, dokumentalista. A przy stole mamy. Trzeba oglądać cały kontekst, zapytam Grzegorza Brauna. Panie redaktorze, jak nie mam, nie zaprosił mnie pan tutaj po to, żebym odegrał rolę uczestnika chóru oburzonych. Ja się do takiego chóru... W żadnej roli pana nie zaprosił. Zaprosił pan jako reżysera, kogoś, kto no, zna No tutaj teatr. Nas pan usadził tak antagonistycznie, ja prawda? Też mamy tak nawzajem się lat już, także zjeść. Więc ja zacznę od tego, że ja przyznaję panu dyrektorowi, posłowi Mieszkowskiemu, razem z jego nieszczęśliwym kolegą Frilliszem, pełne prawo do swobody wypowiedzi pod jednym wszakże warunkiem. Żebyście panowie nie zmuszali nikogo do partycypowania w tym, co tam sobie u siebie ewentualnie w saloniku chcielibyście wystawić. Tak? Ale przepraszam, ale trzeba kupić bilety, żeby teraz, pójść do teatru. Teraz pan to jest pozwoli, własna wola. Teraz pan pozwoli, proszę. Tutaj taki zegar tyka i proszę, ja te moje cenne sekundy chciałbym zagospodarować. Od razu przejdę do rzeczy. Rzecz w tym, żebyście panowie przy tym, uprawiając ten swój proceder, nie sięgali do mojej kieszeni. Żeby to nie było za moje pieniądze. Święte, ale to też jest za i moje pieniądze. Różnica jest taka, i tutaj przemówię do pana z wyżyn mojej wyższości moralnej, że ja jestem wolnym strzelcem w zawodzie. I pan od lat nie płaci ani centa na to, co ja robię. Na moje firmy, które udaje mi się z biedą, no bo jest zapis na nazwisko, udaje mi się od czasu do czasu zrobić. Dobra wiadomość dla państwa, dla telewizorów, nikt kto nie chciał, nie zapłacił. Ponieważ, chwała Bogu, znajdują się tacy dobrzy Polacy, którzy chcą ufundować sobie kawałek, w moim wypadku, kina dokumentalnego jako fabularzysta. Pan pozwoli, że proszę, dokończę. Proszę go. Więc różnica jest taka, że pan, żeby istnieć ze swoim teatrem, który pan widzi tak ogromny na swoją miarę, pan koniecznie potrzebuje uczestniczyć w tym akcie permanentnej kradzieży zuchwałej albo też wymuszenia rozbójniczego, któremu wszyscy podlegamy, ponieważ system przymusu fiskalnego zmusza nas do tego, żebyśmy partycypowali, co tam panowie sobie robicie w swoich teatrach. Otóż ja jeszcze raz oddaję panom prawo do tego, żebyście robili ze swoim wolnym czasem i z ludźmi, których uda wam się namówić na udział w takich przedsięwzięciach, żebyście robili, co tam chcecie. Wolność Tomku w swoim domku. Jesteśmy przecież w Polsce, a nie w jakimś tam kraju z zamordystycznymi tradycjami. Tutaj wolność jest ceniona, więc róbcie to, ale za swoje. Tak. I teraz dobra wiadomość dla wszystkich, dla pana dyrektora i bohatera moich lat dziecinnych. Dobra wiadomość, że skończy się to jak nożem uciął, ponieważ żaden normalny Polak nie zapłaci 5 groszy na panów aktywność. Przepraszam bardzo, ale do teatru powszechnego chodzą ludzie, są proszę tłumy, pana, żeby istniał teatr tłumy, powszechny, to musi najpierw... Musi najpierw, żeby istniał teatr powszechny, musi istnieć ta machina wyzysku fiskalnego, ten etatystyczny, scentralizowany system, musi istnieć to szkolnictwo reżimowe, teatralne. No jak władza daje dyplomy, to może też i odbierać, więc proszę się nie dziwić, że teraz się pojawiły takie głosy, że kogoś trzeba by pozbawić prawa wykonywania zawodu. Ja tego nie popieram, ale jeśli pan wchodzi w tę logikę, że pan chce te pieniądze z budżetu, nie przypisywać. Że chce pan tych bardzo. Patentów to jest tak, na dyrektora. No, chodził pan do urzędu, żeby zostać dyrektorem teatru, prawda? Dobrze, ale przepraszam wszyscy bardzo. Aktorzy... Ja jednak dokończę, panie dobrze. Redaktorze. Więc to jest w Polsce tradycja sięgająca, proszę państwa, o, ćwierć tysiąclecia. Dobrze. Komisja Edukacji Narodowej, Hugon Kołłąta i jego koledzy z Podciemnej Gwiazdy, z piekła rodem.
Ojciec Teatr Narodowy, Teatr Publiczny, tak. Bogusławski, proszę bardzo. To wszystko jest bez sensu oczywiście. Ojciec Teatru Narodowego. Proszę Państwa, gdybyście chcieli pójść do Teatru Narodowego, gdyby to był teatr prywatny, musielibyście zapłacić 500 zł, żeby móc przedstawienie zobaczyć. Tak długo. Teatr Publiczny, Grzegorz, bo my się znamy od wielu lat. Twój ojciec był wybitnym reżyserem teatralnym. Miałem okazję z nim wielokrotnie rozmawiać i pracował w Teatrze Publicznym, na który to teatr wykładaliście wszyscy Państwo pieniądze. Idea teatrów publicznych polega na tym, żebyście Państwo, którzy nie jesteście za bogaci, jesteście raczej biedni, żebyście mogli pójść do teatru, ponieważ Państwo wam do tego dokłada. Dajcie mi swoje portfele, ja będę lepiej wiedział, jak wydać wasze pieniądze. We Wrocławiu jest Monika. Panie pośle, dyrektorze, Teatr Narodowy, ojciec Teatru Narodowego, Wojciech Bogusławski. Skróćmy ten wykład. To jednak ważne. Stoi przed frontonem Teatru Narodowego taka zacna postać. Aktor i wybitny kombinator. Dyrektor teatru, nie kombinator. Wojciech Bogusławski, ojciec Teatru Narodowego, naciągnął króla Stasia na pierwsze pieniądze. A następnie nauczył swoich kolegów, aktorów. Pamiętam taki list jego... Chciałby pan w Teatrze Publicznym reżyserować, panie Grzegorzu? Szanowny panie pośle dyrektorze, w tym formacie nie zmieścimy takiego długiego wykładu. Bardzo proszę. Gdyby mi się udało wyprowadzić do puenty. Jedno zdanie. Błagam. Ojciec Teatru Narodowego, Wojciech Bogusławski, swoich kolegów, aktorów z trupy wileńskiej, tak instruował 200 już z okładem lat temu. Co, koledzy, się będziecie martwić, czy wam ktoś przyszedł do teatru, czy nie? Ile tam macie w kasie? Idźcie do władzy. Niech tam władza wykupi wasze spektakle i będziecie mieli wikli opierunek. I ta tradycja wówczas zapoczątkowana trwa do dzisiaj. Artystów, którzy będąc bliżej władzy, przyczepiają sobie taki afisz, że oni są teatrem narodowym. No i właśnie tak to działa. Oddajcie Państwo mi swoje pieniądze, a ja wam dam kieszonkowe na wyjście do kina. Dobrze. Prawda? To teraz jeszcze jedno zdanie. I znowu nie byłoby żadnego problemu, gdyby nie jakieś fundusze Eurokołchozu, które na pewno zostały skierowane na podnoszenie tej świadomości i zwalczanie nierówności i jakieś tam inne frazesy, zostały przekierowane pieniądze, więc jest popyt na tego rodzaju działania. W istocie, proszę Państwa, żadnego problemu egzystencjalnego tutaj w przypadku pana Szczerbickiego, pan Szczerbicki zapłacił za to. Pan z własnej kieszeni jeszcze zapłacił, tak. No to rzeczywiście. Ale w istocie problemu nie ma, jeżeli wyjdziemy wreszcie z tego systemu przymusowej redystrybucji, która tym skutkuje, że wszyscy musimy się zrzucać na pana posła dyrektora i jego kolegów. Zostawmy problem. Nie odbierając im wolności ekspresji, pozwólmy im robić to, co tam lubią, ale za własne pieniądze i we własnych kieleszach, pod warunkiem, że żadne osoby nieuprzedzone nie będą zmuszane do tego, żeby w tym partycypować. Ja mam do pana Tomasza myślenie. Proszę państwa, żadnego z tych problemów nie bylibyśmy się nabawili, gdybyśmy nie pozwolili na zainstalowanie w Polsce tego systemu etatystycznego z panem ministrem od kultury w kradzionym pałacu przy Krakowskim Przedmieściu, ale ten system z etatyzowanym, scentralizowanym szkolnictwem, w którym jacyś ministrowie rozdają jakieś dyplomy. Proszę państwa, państwo, to jest zbyt ważna rzecz, żeby nawa państwowa była wystawiona na takie zagrożenie, żeby można było nią rozkołysać za pomocą jakiegoś spektaklu. Dlatego wnioskuję, panie redaktorze, rozłączenie państwa i kultury. Od człowieka. Kultura
kultura i sztuka. Ale na razie ono nie zostało rozłączone i zobaczmy, co powiedział dyrektor. To rzeczy tak piękne i delikatne, że nie można się tam ładować z nożycami cenzorskimi i z decyzjami urzędniczymi, komu wolno, komu nie wolno uprawiać ten zawód. Na razie ten system funkcjonuje i na przykład w Poznaniu dwa dni temu wydarzyła się taka historia, że... Jeżeli tego nazywać po imieniu, to będzie dalej funkcjonował. Zmieniają się ministrowie, ale dyrektorem teatru...